Witam bardzo serdecznie. Zamiana zwykłego telewizora płaskiego LCD na telewizor smart, czyli smart TV, dzięki pudełeczku Mi Box S4K. Bardzo małe, fajne opakowanie. Dostajemy za niecałe 300 zł, a w środku pilot. Nasza nakładka do telewizora oraz ekstra kabel HDMI. Wygląda to bardzo elegancko. Jest to leciutka nakładka. W środku jest 2 giga RAMu, 8 giga pamięci flash, mamy wyjście audio, wyjście HDMI oraz USB 20 USB 2.0, żeby nikogo tutaj nie zmylić, to nie jest wyjście, które pozwoli nam na podłączenie dysku z jakimiś naszymi materiałami do oglądania. Żeby puszczać przez to nasze materiały, to musimy użyć łączności chromecastem instalacja podobno prosta podłączyć do prądu do telewizora i wcisnąć przycisk no i fajnie łączność bluetooth czyli nasz pilot jest na bluetooth 4.2 nie trzeba nim kierować szukać zakresu żeby trafić w nakładkę ale wystarczy gdziekolwiek sobie wykierować i on działa baterii niestety w zestawie nie ma Choć podawane jest czasami na internecie, że baterie są. Ale dwa, y, dwie baterie, trzy razy A to żaden problem. No to zaczynamy. Podłączamy kabel HDMI nakładkę Mi Box do naszego starego telewizora. Nie, bynajmniej nie smart. Kabel zasilający, co potwierdzi, o tutaj zaraz widoczna czerwona dioda, wszystko się pali. USB zostaje puste i mini jack pusty. No, wybieramy HDMI. U mnie jest akurat slot czwarty i zobaczmy. Pierwsza rzecz to skonfigurowanie pilota, żeby współdziałał z nakładką. Czyli zbliżamy go do pudełeczka, naciskamy dwa boczne przyciski, o te dokładnie te, taka kratka i kółeczko, teraz to przybliżam, naciskam, odczytuję i już jest sparowany odbiornik z pilotem. I gotowe. Teraz możemy już przejść do dalszej instalacji. No oczywiście na początku wybieram język. No ja przypomnę, że łączność Wi-Fi tej nakładki środkowym przyciskiem akceptujemy. O i teraz bardzo ważna rzecz: jeżeli chcemy konfigurować telewizor przy pomocy tabletu lub telefonu z Androidem, to mi się to nijak nie udało. Nie udało mi się to. Wyszukiwałem, próbowałem, bez sensu, totalnie. Jeżeli ktoś chce, może się bawić, ale nie traćmy czasu. Konfigurujemy normalnie, z pominięciem tego kroku, skonfigurujemy go normalnie. Wybieramy sieć Wi-Fi wi w naszym mieszkaniu i wpisujemy hasło, jakie jest. Jeżeli już się zalogujemy, to mamy wszystko gotowe i używając pilota będziemy się logować na nasze konto Gogla. No, już troszeczkę długo jest wybierania tych literek, ale można to zrobić i wszystko jest ok. Jeżeli wracając do nakładki, to WiFi ma dwa zakresy: 2,4 GHz oraz 5 GHz. Bardzo szybko, bardzo sprawnie działa i dzięki temu naprawdę jest bardzo ładna odbieralność. Od... Obrazu w rozdzielczości 4K. Funkcja nakładka ma funkcję Google Asystanta. Możemy mówić do pilota głosowo i nakładka jest kompatybilna z wieloma aplikacjami. Pamięć USB. Możemy podłączyć i rozszerzyć naszą pamięć Flash w telewizorze. Fajne, polecam. Witam bardzo.